Co do samotności, jestem siódemką i jestem samotnikiem. Nie znam się na numerologii. Od razu, nie to, że wykluczam. Nie, 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 nie. To jest tak, że ja jako astrolog widzę swoje historie. Z astrologii wyłoniła się numerologia. I właściwie była właściwie później już była równoległą, jakby wiedzą. I numerologia jest wyjątkowo trudną wiedzą, dlatego że no masz tylko cyfry, tak? Czyli masz, przypuśćmy, no, każda litera jest cyfrą. I teraz możesz zamienić litery na cyfry. Czyli to jest tak, jak cię nazywają, tak cię przezywają. Teraz każdy miesiąc ma swoją cyfrę, każdy rok też ma swoją cyfrę, każde działanie ma swoją cyfrę i teraz to trzeba umieć dodać, odjąć. Tego jest kupa roboty, ale nie tylko to. Najgorszą rzeczą w numerologii jest to wyeliminowanie pewnych cech. Pewnych cech, które wynikają z cyfr. I tak jak tutaj powiedziałeś, że siódemka jest samotnością, tego nie wiem, ale ze znaku to wynika, albo z konfiguracji planet wynika też bardzo wiele. Czasami po prostu z natury człowieka wynika, po przeżyciach wynika. Wiele rzeczy jest, które czynnikiem i działaniem jest. Ja chylę czoła tym osobom, które znają numerologię i w Polsce jest kilka osób zaledwie, które rzetelnie się zajmowały. Tutaj mówię o, tutaj przypuśćmy mojej znajomej, która prowadzi tą numerologię, o której tutaj bardzo często wspominam i o jej nauczycielce, z którą nie miałem nigdy do czynienia, o dziwo. Może się znamy z jakiegoś układu, ale już dzisiaj nie żyje. Ale ja nigdy nie zwracałem na to uwagę. Ale no, chociażby to, co robi Glatys Lobos, która jeszcze nie wiem, czy przyjeżdża do Polski i prowadzi te zajęcia, ale to wszystko trzeba się bardzo mocno zaangażować i mieć ogromny materiał badawczy. Bo tutaj, jeżeli wchodzimy w intuicję, na przykład bardzo często mnie mówią osoby, że one mają intuicję. Oj, intuicja jest pod znaku Urana, ale intuicja, czasami pioruny walą w dwóch różnych miejscach i zmieniają w ogóle kształt obrazu, a wyobraźnia nasza jest zawsze depresyjna. Większość ma nas w tym kierunku podąża. Jeżeli nie, no to skąd zapotrzebowanie na taką ilość wróżek i też numerologów, czy numerologów, bo to chyba się nie odmienia na żeński, męski, no i astrologów, tak, bo jak słyszę, że to jest astro, coś tam kobieta, nie jest astrologiem, koniec. I no cóż, no to. O co tu chodzi? O co tu chodzi? Także tutaj zawsze mówię, że nie zaszkodzi zrobić sobie kosmogram astrologa, numerologiczny, ten obraz swój numerologii. Także powstała cyfrologia. Cyfrologiczny obraz. I oprócz tego jeszcze znaleźć się jakiegoś kabalisty, na przykład. Ja mówię tutaj, co jest wielkim kłopotem, na przykład tutaj w Polsce,
który właściwie jest pośredni pomiędzy tym, ale jeszcze na przykład jakimś tarocistą, czy osobą, która rozkłada karty, niekoniecznie tarota, i spojrzeć na siebie z tych różnych punktów, bo im więcej punktów, tym więcej spojrzeń, im więcej jakby radości z siebie i świadomości, po co się tu jest. Jeszcze jest regressing, który też pokazuje nasze wcielenia, czy naszą historię, która jest zakodowana w jakiejś podświadomości, tak w naszej genetycznej, czy w jakimś działaniu. I to na tyle. To dziękuję Ci bardzo za ten wpis, a to taka troszeczkę smętna opowieść o wszystkim. I proszę bardzo o komentarze, albo jakieś tam te łapki oczywiście i subskrypcje, jak tylko można. Dziękuję bardzo. Cześć.